otwarty rynek, a także sprawa pracowników delegowanych. Polska przywiązuje bardzo dużą wagę do współpracy regionalnej, powiedziała szefowa polskiego rządu. Litwa, Łotwa i Estonia są naszymi bliskimi partnerami, sojusznikami i przyjaciółmi. Nasze kolejne konsultacje w gronie premierów jasno wskazują, jak wiele nas łączy. To wspólne dążenie i interesy w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo, polityka wschodnia, energetyka, infrastruktura. Podobnie postrzegamy kluczowe wyzwania i procesy w otoczeniu międzynarodowym. Rozmawialiśmy dzisiaj o połączeniach infrastrukturalnych między naszymi państwami. Kontynuujemy realizację nowoczesnych połączeń drogowych Via Baltica i kolejowych Rail Baltica, które powstają przy udziale unijnych środków finansowych. Jak wskazała premier Beata Szydło, Polska i państwa bałtyckie mają wspólną wizję partnerstwa wschodniego. Szefowa rządu potwierdziła obecność naszego kraju podczas szczytu cyfrowego, który odbędzie się 29 września w Tallinie. Dzisiejsze spotkanie w Warszawie to kontynuacja zapoczątkowanych w maju rozmów w tym formacie. Z Warszawy mówiła Zuzanna Dąbrowska. Na rynkach Skarbu Państwa powstaną domy drewniane. To oferta Ministerstwa Środowiska dołączona do projektu Mieszkanie Plus. Resort podpisał wczoraj z dyrekcją Lasów Państwowych list. No, Mieszkanie Plus to bardzo ciężko z tym mieszkaniem w Polsce. Bardzo ciężko. Bardzo ciężko. Jak i Lasy Państwowe chcą, żeby drewno wykorzystywały osoby prywatne i przedsiębiorstwa. Ministerstwo podkreśla, że te inwestycje to miejsca pracy. Z mieszkaniem w Polsce jest bardzo ciężko. Czarny temat, czarny PR, czarna sprawa, czarna robota, czarna godzina, czarna godzina. Misją Lasów Państwowych jest odpieranie administracji rządowej w programie 500+, tłumaczy dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski. Nie ulega wątpliwości, że w tej chwili jest duże zapotrzebowanie na budownictwo mieszkaniowe. Byłoby z naszej strony to duże zaniechanie, gdybyśmy nie odpowiedzieli na koncepcję mieszkania poprzez taką mutację tego programu polegającą na wskazaniu możliwości ukierunkowania budownictwa mieszkaniowego. Chcemy po prostu pomóc w zaspokojeniu głodu mieszkaniowego na dosyć dobrych warunkach ekonomicznych. Więc nie będziemy oczywiście tutaj liczyć na wielkie zyski, tylko na wypełnianie powinności, jaka na nas ciąży, czyli w naszej misji mieści się wspieranie administracji publicznej. Tą misję realizujemy poprzez pomaganie parkom narodowym 80 milionów, poprzez 35 milionów wydzielone na lasy niepaństwowe. W program zaangażowany będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska. Przewidywane jest stworzenie oferty kredytów preferencyjnych. A teraz dobre wieści ze Stadionu Narodowego w Warszawie. W meczu eliminacyjnym Mistrzostw Świata w Rosji Polskę pokonała reprezentację Kazachstanu 3-0. W pierwszej połowie bramkę strzelił Arkadiusz Mistrzostw na listę strzelców. Tak! Która drużyna była lepsza? Do końca eliminacji pozostały dwa spotkania. Pierwszy mecz biało-czerwoni rozegrają na wyjeździe z Armenią. W ostatnim pojedynku reprezentacja Polski podejmie u siebie Czarnogórę. Dziś na zachodzie Polski zachmurzenie duże z przejaśnieniami i na ogół bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże i deszcz. Wysoko stawiamy. Deszcz, deszcz. Na Mazowszu i Mazurach możliwe lokalne burze. Temperatura maksymalna od 13 stopni na południowym wschodzie, około 18 w centrum, do 20 lokalnie na zachodzie. Wiatr na południu Polski umiarkowany, okresami dość silny, zachodni i północno-zachodni. Na pozostałym obszarze kraju słaby i umiarkowany. W rejonach burz porywisty, północny. Na barometrach w Warszawie 998 hektopaskali ciśnienie będzie się wahać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych podejmiemy temat informatyka i... Będą pan dr Grzegorz Osiński oraz wykładowcy i studenci Wyższej Szkoły... Wiadomości z kosmosu. Także proszę państwa, zapraszam do naszego radia, do naszego programu. Wiadomości z kosmosu. Audycji o godzinie 21.00.
30. Tematy artykuły z codziennej prasy polskiej. Mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Przed nami pierwszy temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana posła Prawa i Sprawiedliwości. Tarczyńskiego. Szczęść Boże, panie pośle, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze pan poseł obecnie przebywa w Paryżu. Dzisiaj odbywa się posiedzenie Komisji Prawnej Rady Europy, która jest zaniepokojona stanem demokracji w Polsce. Panie pośle, co tak naprawdę niepokoi Komisję Prawną Rady Europy odnośnie tego, co w Polsce się dzieje? No cóż, formalnie raport, który został przedstawiony komisji, jest raportem, w którym Polska jest zestawiona z Turcją, Bułgarią, Rumunią i Mołdawią jako przykłady, ponieważ tytuł raportu mówi o zagrożeniach dla rządów prawa na przykładach, wybranych przykładach państw członkowskich. A więc Rada Europy wybrała sobie 5 państw i podaje przykłady, jakoby w tych państwach było zagrożenie dla rządów prawa. I w tym raporcie głównie jeśli chodzi o Polskę, opisano reformy sądownictwa, które Prawo i Sprawiedliwość przeprowadza i to jest przykład według Rady Europy, według Komisji Prawnej zagrożenia rządów prawa. Ciekawostką jest to, że ten raport jest no, absurdalny z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że w tym raporcie zarzuca się naszemu rządowi, że chcemy przenosić sędziów stan spoczynku, ale nie cytuje się już polskiej konstytucji artykułu 180 punkt 5, w którym to bardzo jasno polska konstytucja przewiduje, że jeżeli w przypadku zmiany ustroju sądu także nie wspomina, a więc będzie chciała głosować raport i uchwałę. Wiadomości w kosmosie. Nieaktualna, absurdalna sytuacja. Panie pośle, warto wspomnieć, że te modele funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej idą o wiele dalej niż ta propozycja, która zostaje wprowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ale oczywiście tak. I tutaj także wspominamy na przykład Niemcy czy inne państwa, to właśnie minister sprawiedliwości, tak jak w Polsce, minister sprawiedliwości bezpośrednio mianuje prezesów sądów. To był jeden z zarzutów do nas, pomimo tego, że inne państwa, które no, de facto starają się nas poruszać, takie rozwiązania stosują bezpośrednio polityczne. Co więcej, ciekawostką jest to, że zaraz po zakończeniu dyskusji nad tym raportem rozpoczęliśmy dyskusję na temat zagrożeń terrorystycznych ze strony państwa islamskiego. Teraz trwa przerwa w obradach, ale zaraz po przerwie następnym punktem będzie kontynuacja dyskusji o zgodności prawa szariatu ze standardami europejskimi. No to jest jakiś totalny absurd. Ja zgłosiłem swój akces do tego, aby zabrać głos, ale niestety nie pozwolono mi zarejestrować mojego wystąpienia. To także pokazuje, no, z jaką transparentnością instytucji europejskich mamy do czynienia. To jest dziwne, że Unia Europejska zwraca uwagę na wartości europejskie, jak właśnie transparentność instytucji i rządów, a ja, starając się zarejestrować swoje wystąpienie, które planuję zaraz po przerwie na temat szariatu, to są właśnie standardy, których dzisiaj doświadczamy. I po raz kolejny przychodzi nam także dotknąć tematu błędnej polityki tak zwanej imigracyjnej w Unii Europejskiej. Ewidentnie, panie pośle, widzimy, że Unia Europejska z tym problemem w ogóle sobie nie radzi. Ja myślę, że to jest przykład kreowania problemu, a później poszukiwania rozwiązań. No dzisiejsze posiedzenie Komisji Prawnej Rady Europy jest idealnym przykładem. Najpierw jest dyskusja o wymyślić coś, jakiś problem i go rozwiązać i wtedy o tę radość chodzi, bo ksiądz mówił, że dzieci smutne, bo do szkoły muszą iść, a mnie przepraszam bardzo. Jak ktoś lubi szkołę, to całe życie mógłby się uczyć, po co mu tam dupę zawracać, jeździć i nogami po wodzie chodzić. To co? A u nas w Europie dyskutuje
pracuje się, aby ten temat oswajać. Woda jest czysta w kranie teraz. Czystsza niż woda kupowana. Ja niestety w instytucjach europejskich nie widzę takiego opamiętania. To jest przerażające i musimy powstrzymać to szaleństwo na tyle, na ile możemy. A możemy w granicach państwa polskiego, bo to obiecaliśmy w kampanii, że żaden nielegalny imigrant do Polski nie przyjedzie, dopóki Prawo i Sprawiedliwość nie przyjedzie. I zachowanie rzeczywiście struktur Unii Europejskiej wobec państwa polskiego, które jest członkiem Unii Europejskiej, de facto na przejawie, na przykładzie różnego rodzaju decyzji podejmowanych wobec Polski, rządu Prawa i Sprawiedliwości, pani premier Beaty Szydło, jednak widzimy, panie pośle, że jest to Unia Europejska dwóch prędkości, że mamy do czynienia z krajami uprzywilejowanymi i z tymi krajami, które nie uznają się. No widzimy to, co się dzieje, jeżeli chodzi o politykę imigracyjną, ale nie tylko, bo jeżeli porównamy wyniki ekonomiczne w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o bezrobocie i PKB w stosunku do Polski, to my jesteśmy absolutnie wzorem tego, jak powinno przeprowadzać się reformy i rozwijać. Co więcej, jeżeli przeprowadzimy porównanie samej strefy euro do Polski, to ta różnica in plus w stosunku do Polski jest jeszcze większa. Co więcej, do niedawna słyszeliśmy ogromną krytykę i zapowiedzi wielkiej katastrofy ekonomicznej ze strony opozycji, która powoływała się na agencję Moody's, a teraz ta sama agencja poprawia swoją prognozę, jeżeli chodzi o wzrost polskiego PKB, i to jest wzrost potężny, bo najpierw było 3,2, później 3,6, teraz już mówimy o 4,3, a więc gdyby państwa europejskie, Niemcy i Francja, chciały faktycznie Zjednoczonej Unii Europejskiej, która rozwija się... I ważna bardzo sprawa, także bezpieczeństwo, o którym wspominaliśmy, panie pośle. Polska jako jeden z niewielu krajów członkowskich NATO wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Jako jeden z niewielu, tak? Tak, szatan tutaj wreszcie przeszkadza nam, szatan diabeł. 12 minut. To jest dobra baba, prymitywna. Relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi, które domagają się, aby Niemcy, które mają nadwyżkę budżetową, wpłacały to, do czego się zobowiązały. Pomimo tego, że tą nadwyżkę mają, że mają de facto pieniądze, nie spłacają swoich 2%, a znacznie więcej niż te 2% PKB już wydali na nielegalną imigrację. No jest to chora logika, jest to coś, czego ja nie umiem zrozumieć. Wydaje się pieniądze na nielegalną imigrację, która skutkuje między innymi zamachami, no ale tutaj też pewnego rodzaju inżynierią społeczną, a nie wydaje się pieniędzy na obronność. Jest to niezrozumiałe, ale cieszę się, że Polska już zapowiedziała wzrost tej składki. I jeszcze jedna sytuacja taka bardzo niepokojąca, nieustannie Polskę straszy się różnego rodzaju sankcjami, ale tymi sankcjami dotkliwymi, czyli ekonomicznymi, w kontekście chociażby wypowiedzi władz francuskich odnośnie zajęcia funduszy strukturalnych nielegalne, które Polsce przysługują. To jest po prostu presja. To jest kłamstwo. To jest formalnie niemożliwe. Polsce nic nie grozi, dlatego że jak już wielokrotnie starałem się powtarzać, potrzebna jest jednomyślność. Traktat mówi bardzo jasno, że jednomyślność jest wymagana przy głosowaniu ewentualnych sankcji. Takiej jednomyślności nie będzie, bo te kraje jak Węgry, Czechy, no nigdy nie nawet będzie. Austria już wspominana. Świat diabła, świat szatana. Tak samo Polska nie popiera wobec krajów sojuszniczych. A to chodzi diabłu. Ku temu, aby takie rzeczy się działy. Niestety polska opozycja opowiada kłamstwo. Opowiada, że takie zagrożenie istnieje. Mają świadomość tego, że jest to nierealne do przeprowadzenia, ponieważ chcą straszyć Polaków. Strachę chcą odzyskać władzę. Nie przez strach, że jest oparcie na ciężką pracę. I ostatni aspekt, panie pośle, niepokojące jest to zjawisko, które pokazuje nam coraz mocniej, że to struktury europejskie chcą i ingerują w decyzje państw członkowskich w tej sferze autonomicznej, do której jak najbardziej jako kraj członkowski Unii Europejskiej mamy prawo.
To prawda, porozumienia dublińskie są bardzo jasne. Tutaj jest bardzo jasno zapisane w wielu dokumentach, że jeżeli chodzi o politykę imigracyjną chociażby, państwa mają prawo decydować same, co więcej, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, które w tym elemencie się pojawia, także państwa mają absolutnie suwerenne prawo do tego, aby podejmować decyzje we własnym zakresie. Pomimo tego, że struktury europejskie takie dokumenty przygotowały, się na nie zgodziły, to teraz w tej dyskusji je pomijają. Ja nie rozumiem, skąd bierze się taki podwójny standard. Najpierw tworzenie prawa, którego się nie przestrzega, a później straszenie państw. No ja nie chcę odnosić się do tych groteskowych sytuacji, gdzie Unia Europejska podjęła decyzję, że ślimak jest rybą. No tego typu dokumenty powstają, śmieszne, groteskowe, a prawdziwe problemy niestety nie są rozwiązywane. Dlatego Polska już teraz odpowiada i realizuje to, co mówiliśmy w kampanii wyborczej. Unia Europejska tak, ale bardzo mocno zreformowana. Panie pośle, czy determinacji polskiemu rządowi wystarczy do tej batalii, którą trzeba poprowadzić na forum Unii Europejskiej? Tak, szatan zrobił wszystko, proszę państwa. Odnośnie religii też, że manipulują Bogiem, tam te zdrowaśki zanoszą, im więcej, tym lepiej, żeby Boga przebłagać, urobić. A przecież Bóg nie da się oszukać. Przebłagać, jak ktoś grzeszy, no to jakie odpusty do Rzymu i tak dalej. No jak to można? Oczywiście Bóg presja jest potężna, nie jest do siły są potężne, oszukania, ale to chyba to dziecko to rozumie. Polska, a oni mimo wszystko stworzyli takie prawo, które nie, które w ogóle z kosmosu wzięte nie istnieje. Informacje dotyczące i tego, myślą, że to święte. Związane jest z naszą ojczyzną. A to, co trzeba, nie ma. Jehowy nie ma, Biblii nie ma, wszystko w świetniku. Wymysły diabła są tylko na świeczniku. Wymysły szatana są tylko na świeczniku. Radio Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby, Langström Extra. Proszę z nami. Te linie lotnicze. Że lot tutaj ma dobre koneksje. Tak, to prawda. To pierwsza rzecz to pozytyw. Radość, że kolejne miesiące są dobre wyniki naszego lotu. A druga, no to oczywiste spostrzeżenie, że sytuacja lotu dzisiaj. Którą? Aha. Żeby jakieś są roboty, które nie zgarną. Aha. Tu trzeba przypomnieć. Dolary tam, co tam jest? Co tam, dolary? Prawo i Sprawiedliwości przejął od poprzedniego rządu naszego narodowego przewoźnika. Otóż polskie linie lotnicze LOT zostały przez poprzedni rząd doprowadzone nas do skraju upadłości, do skraju bankructwa. Jedynym pomysłem, który wtedy pojawiał się, to była jak najszybsza sprzedaż lotu, wypchnięcie lotu z polskiego portfela. Wcześniej został wyprzedany majątek spółki. Został. Proszę państwa, musimy pilnować, bo tu kradną normalnie wszystko, to nie są żarty. Natomiast nie było pomysłu na rozwijanie lotu. I tak naprawdę wyglądało na to, i w rajach podatkowych za granicą, wiesz, ulokowali i teraz walczą, żeby jak najwięcej wywalczyć dla swoich wnuków, dla swoich dzieci, rodzin i stąd tutaj mamy, że ta cała, jak ona się tam nazywa, Janda tak walczy. Teatrów ma tutaj w bród. Ja tam nie mówię, że ona kradnie, ale o nikim się nie mówi, że kradnie. I potem okazuje się, że w rajach podatkowych, na skutek prowadzenia tych supermarketów, ile wyprowadzono milionów złotych, prawda, z Polski. 10 milionów złotych. To jest to, co wynika ze stabilnego rozwoju. Lot od stycznia do lipca podnoszą. Tak. Także proszę państwa. Stary, albo jak ja umrę, to co się z nim stanie? I nagle okazuje, że w danym mieście, poważnym, 100-tysięcznym mieście, nie ma żadnego ośrodka, gdzie takie osoby mogłyby zamieszkać w mieszkaniach chronionych. Nie ma w ogóle nawet pomysłu, jak coś takiego można byłoby założyć, podczas gdy w takim Poznaniu oczywiście to jest już, ta tkanka społeczna jest na tyle silna, żeby tego typu ośrodki tworzyć. Albo zupełnie inne problemy osób z niepełnosprawnością wzroku. Które w przypadku których
kwestie transportu, dostępności różnych miejsc publicznych są cały czas problemem, ale czy jeszcze inne problemy osób niesłyszących i posługiwania się językiem migowym? Z jednej strony mamy ustawę, z drugiej strony ona nie działa. Ale to, co mnie tutaj niepokoi, bo pan powiedział, że to jest taka trochę mieszanka niedofinansowania, braku wrażliwości, ale co tu jest najważniejsze? Czy rzeczywiście to jest cały czas ten brak pieniędzy? Bo to chyba nie są sprawy, które aż zawsze wymagają takich wielkich nakładów. No właśnie o to mi chodzi, że dlatego tu mówię, że to jest mieszanka, że właśnie pieniądze nie są przesądzające, bo to, czego brakuje, to to, że do każdej tej grup trzeba podejść z pewną czułością, tak? Zastanowić się, jak to można by rozwiązać. No weźmy chociażby właśnie osoby niesłyszące, no to... Będzie wymagała doprowadzenia linii kolejowych z każdego regionu Polski właśnie do miejsca, w którym zostanie zlokalizowany Centralny Port Komunikacyjny. Dziś lotnisko Okęcie sięga granic swoich możliwości. Nie ma szans, żeby usprawnić dojazd do Okęcia ze względu na to, że jest zlokalizowany w jednej z dzielnic Warszawy. Centralny Port Komunikacyjny będzie przełomowy i pchnie polską gospodarkę na jeszcze szybsze tory rozwoju. Panie ministrze, drugi ważny temat. Ulubiona przez tak zwaną opozycję totalną agencja ratingowa Moody's, odmieniana przez wszystkie przypadki swego czasu, kiedy obniżyła dla Polski swoje prognozy. Dzisiaj informacja, która dociera do nas, mówi wprost: wyższy od oczekiwań wzrost PKB, sytuacja fiskalna w Polsce są korzystne dla wiarygodności kredytowej. Tak wynika z raportu agencji Moody's. Agencja podnosi prognozę wzrostu PKB Polski w bieżącym roku do 4,3% z 3,2%. To jest oczywiście skok ogromny. Ten rating, ta ocena agencji Moody's pokazuje prawdę o polskiej gospodarce i obnaża kłamstwo opowiadane przez opozycję. Polska gospodarka rozwija się, mamy najniższe bezrobocie od początku planu Balcerowicza. Rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do tego, że w Polsce jest najniższe bezrobocie od początku lat 90. Polska w ogóle jest prześladowana, bo oni widocznie chcą, żeby ludzie potracili pracę. Znowu, tak jak było, no, a dużo ludzi poszło do pracy, proszę państwa. Tam w artykule jest, że facet został, proszę państwa, cieciem, że facet został kelnerem. No ten Jackowski, no to, że wizjoner został kelnerem. Proszę państwa, może się jemu podoba być kelnerem, może on to lubi, może on to lubi i to, i to, i to, i to. I niczym tutaj nie musiał zostawać, bo tak lubią gadać bzdury. Lotkarstwo jest niesamowite. Dlaczego? Dlatego, że diabeł zajął ich bzdurami. No to jeżeli nie znają Pisma Świętego i prawdy z Biblii, no to samo to podpowiada, że będą pieprzyć bzdury, jak rzadko który. No jeżeli nie znają Pisma Świętego, tam jest mądrość i filozofia Boża, myśli Boże, to chyba najcenniejszy skarb pod słońcem. No to jakże ludzie nie będą głupi? Będą głupi i są głupi. A Kościół też winny jest, bo tu mówi o to Słowo Boże, o to Słowo Boże, a to po żydowsku z tyłu, gdzie ogon diabli, to tamte Biblię wyrzucił do śmietnika. I dla ludzi, którzy dają posłuch takim kłamstwom, bowiem ktoś, kto uważnie śledzi działania rządu Prawa i Sprawiedliwości. Tak, proszę państwa, radio Koncita, proszę słuchać naszego radio Koncita. Wspomniał pan o wieku emerytalnym, panie ministrze. No sprawa także niepokojąca. Unia Europejska twierdzi, że powrót do dawnego wieku emerytalnego w Polsce jest dyskryminacją kobiety. No, myślę, że urzędnicy Unii Europejskiej, którzy opowiadają takie banialuki, bo tak powiem, to gdzieś oderwali się od ziemi i orbitują wokół gdzieś na orbicie, to inaczej nie można tego nazwać.
wracamy, przywracamy normalność w polskim systemie emerytalnym. Wiek tak jak było, 65 lat pracy mężczyźni, 60 lat kobiety. Natomiast no, działania Unii Europejskiej, działania biurokratów w Unii Europejskiej są napędzane przez donosicieli z totalnej opozycji. To jest, składa się na to kilka przyczyn. Przede wszystkim... Judaszy. Postawa Polski. Nie jeden Judaszy, pełno. Bezpieczeństwa. Kult jednostki to już nie istnieje, jak to Stalin, Lenin, Wódz. Kult jednostki nie istnieje, jest kult szarej masy, lepszej masy, bo masy się będą dzielić. Ale jakiejś masy? To są Judasze z PO i tam donoszą. Żebyście się cieszyła, że oni donoszą, bo to jest dobra robota. Babkę zamordowały. Ciotce nogę podstawiły. Atak na Polskę przez sąd. To jest inwalidką 300 tysięcy dostanie i podzieli się z tymi dziećmi. To o to chodzi. Wypisywanie władzom demokratycznie wybranym w Polsce wszystkiego złego przez Unię Europejską i totalną opozycję, to by się skończyło, jak nożem uciął, w momencie, gdyby Polska zgodziła się przyjąć islamskich migrantów. Wtedy ta sama Unia Europejska wychwalałaby Polskę pod niebiosa. Mamy tego świadomość. Natomiast tu trzeba zauważyć, że to się nie dzieje też bez przyczyny, bo ci biurokraci europejscy, którzy atakują Polskę za to, że polski rząd prowadzi bezpieczną politykę dla swoich obywateli, za to, że na pierwszym miejscu postawi się bezpieczeństwo Polaków, ci sami ludzie korzystają tak chętnie z systematycznych donosów totalnej opozycji. Bo od pokoleń było tak, że ościennych państwach rywalizujących z Polską można było znaleźć chętnych ludzi do wspólnego atakowania Polski. I trudniej było zbudować koalicję dla rozwoju Polski. I dziś ludzie, którzy wyjeżdżają za granicę, objeżdżają obce stolice, obce zagraniczne instytucje, plują na swój kraj, udzielają bardzo paskudnych wywiadów w niemieckich gazetach. Ci sami ludzie, myślę, że nawet nie mają świadomości, że po drugiej stronie spotykają się również z pogardą, bo ci, którzy korzystają z takich donosów, tak naprawdę tymi donosicielami gardzą. I wspomniany przez ojca ten absurdalny pomysł stawiania Polski pod pręgierzem za to, że przywraca wiek emerytalny, 60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni, wynika właśnie z takich przyczyn. Natomiast zapewniam, rząd Rzeczypospolitej Polskiej, tworzony przez Prawo i Sprawiedliwość, nie ugnie się przed żadnym naciskiem. Rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie stał na straży bezpieczeństwa Polski. A ten Marek Jurek to bardzo inteligentny, jest bardzo mądry człowiek. Proszę słuchać. Bo teraz to problem, tak jak ja mówiłam to już wcześniej, że problem się zmyśla i potem, myśmy to zrealizowali z tą linią. To my nie jesteśmy źli, a wy jesteście źli. I problem wymyślili, bo wpuścili uchodźców i oni się coś tam wywiązują z tego albo nie, ale wy nam pomóżcie, bo my się wywiązujemy, a wy jesteście lewi. Jest to solą w oku dla przywódców krajów, którzy mają wielkie problemy we własnych granicach i zamiast brać przykład z dobrej zmiany w Polsce... Ciężka jest robota, ciężkie życie, czarna godzina. Przy współpracy opozycji totalnej, przy współpracy mediów, które w dużej mierze nie są w polskich rękach w naszym kraju. I jeszcze jeden temat, panie ministrze. Rozpoczyna się dzisiaj forum ekonomiczne w Krynicy. 27. edycja nosi tytuł Projekt Europa. Jaki przepis na następne dekady? No właśnie, jaki przepis, panie ministrze? Tak się składa, że akurat rozmawiamy w drodze na Krynicę, bowiem jestem w drodze na forum ekonomiczne w Krynicy. I ja myślę, że jednym z takich wątków, które będą dominować na tegorocznym forum w Krynicy, będzie temat bezpieczeństwa. I tego bezpieczeństwa szeroko pojętego, od bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa wypracowywanego przez współpracę regionalną,
regionalną, przez bezpieczeństwo finansowe. Myślę, że też mogą pojawić się, będą wszelkie aspekty dotyczące współpracy gospodarczej, ale co do sedna pytania zadanego przez ojca, my mamy świadomość, że przyszłość Europy to jest zachowanie tożsamości Europy. I jeżeli chcemy mówić o zjednoczonej Europie za 10, 20, 50 lat, to elity europejskie muszą przeżyć otrzeźwienie. Muszą spojrzeć prawdzie w oczy i zobaczyć, do czego doprowadziły szalone, absurdalne decyzje, takie jak polityka migracyjna. Natomiast samo forum w Krynicy pokazuje też, że Polska jest liderem, kolejny udowadnia, że Polska jest liderem naszego regionu. To jest największe wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej. Blisko 4000 uczestników. Ale właśnie. Szereg paneli we wspomnianych przeze mnie tematach. Że Polska jest wyjątkiem tutaj. Wymieniam możliwość nawiązania Polska jest wyjątkiem. Wypracowania prym. Środkowy. Dróg. Tak jak na przykład panel, który dzisiaj będzie miał miejsce aranżowany przez ministra Piotra Naimskiego, dotyczący Trójmorza, czyli współpracy energetycznej, rozwoju infrastruktury w krajach między Morzem Czarnym, Adriatyckim a Bałtykiem. Szereg wydarzeń i przede wszystkim przedstawiciele i rządu Prawa i Sprawiedliwości, i przedstawiciele spółek Skarbu Państwa, myślę, mają w tym roku na forum ekonomicznym w Krynicy, mają czym się pochwalić. Także jest to wydarzenie, które ściąga na Polskę oczy Europy, całego świata. W tym roku wyjątkowo, bowiem widać jak na dłoni przykład dobrych wyników polskiej gospodarki, bezpieczeństwa w Polsce i stabilnego rozwoju kraju. Tego inni mogą nam pozazdrościć, a jeżeli przyjadą do Krynicy, to będą mogli podpytać, jak zrobić dobre zmiany w swoich krajach, jak czerpać przykład. Radio Koncita, także proszę być z nami, proszę być z nami. W Krynicy są korespondenci Radia Maryja i telewizji Trwam, więc drodzy Państwo, będziemy na bieżąco przekazywali Państwu to wszystko, co dziać się będzie podczas forum ekonomicznego, które rozpoczyna się dzisiaj w Krynicy. Panie ministrze, bardzo gorąco dziękuję za rozmowę i za komentarz do tych ważnych i bieżących spraw. Krynica, welcome to. W Zapłacie rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem ministrem Maciejem Małeckim, sekretarzem rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pani premier Beaty Szydło. Także proszę Państwa, ciekawostki, może nie tyle nowinki, ile nowe rzeczy też w naszym radiu. To KFM Euro Concita, Barbie Baby Langström Extra, nigdzie nie ma tego wszystkiego razem skomasowanego, utworzonego w jedną całość, połączonego, proszę Państwa. Najwyższy poziom. Także proszę Państwa, ta Martusia Wróblewska, która tutaj na Facebooku występuje i ten kwartet taki, proszę Państwa, w ocze, no to ta Martusia jest bardzo dobra, proszę, ona śpiewa w cerkwi świętego Mikołaja ze mną, tylko że ona teraz tak jest zapracowana, że wiesz, prowadzi swoją działalność, ale ona o 10 w niedzielę w chórze katedralnym zawsze jest, albo jak musi... Nie może być, no to jej nie ma, ale jest, proszę Państwa, jest, Martusia, jest. No nasz dyrygent Dubec bardzo cieszy się, że u nas sami specjaliści, proszę Państwa, cerkwi świętego Mikołaja, no w Anglo-Ameryce Białystok,
A ta Martusia tutaj miała bardzo dużo koncertów w Warszawie, tylko że ludzie to na sztuce się nie znają, no to więc wiesz. Miała w kościele ewangelickim, śpiewała wszędzie, prawie wszędzie. Polskich spraw w Niemczech. Szczęść Boże, panie mecenasie, witam gorąco i pozdrawiam. Szczęść Boże, witam. Panie mecenasie, bardzo gorący temat to reparacje wojenne, decyzja dotycząca ewentualnego wystąpienia do Niemiec o reparacje wojenne to kwestia tygodni lub miesięcy, to słowa ministra Witolda Waszczykowskiego i w tym temacie także bardzo ważna opinia pana, panie mecenasie, dotycząca tej argumentacji przedstawianej chociażby przez Niemcy, że wszystko zostało załatwione, a pan, panie mecenasie, wskazuje na to, że PRL nie uznawała NRF-u, więc nie mogła zrzec się od niej reparacji. To się zgadza. I przede wszystkim nie do końca wiemy, czy taka deklaracja, takie postanowienie zostało podjęte z przyczynia się 23 sierpnia 1950. Mademoiselle de Sèvres, votre article sur l'exposition, ce n'est pas excellent. Mogło się spotkać o godzinie 19 wieczorem. To spotkanie miało trwać tylko pół godziny. Wiadomo, że raczej było to robione ex post. Wiele faktów. Oj, nie jąkaj się tu. Nawet sami Niemcy mylą te daty, nie wiem, czy mylą. Nie jąkaj się. Mają inne dane i wskazują tutaj 24 sierpnia 1953 roku. Ostatnim razem uczynił to obecny prezydent Frank-Walter Steinmeier, jak był jeszcze minister spraw zagranicznych na początku 2016 roku. Także sami Niemcy wiedzą, że takiego dokumentu nie mają w ręku, bo gdyby go mieli, to by ten dokument został. Halo, halo? No, niestety nasze połączenie zostało przerwane. Spróbujemy połączyć się z panem mecenasem ponownie. Się przerwało naszą rozmowę, ale cieszę się, że udało się ponownie połączyć. Skończyliśmy naszą rozmowę na tym etapie, w którym pan mecenas wskazał, że Niemcy po prostu takiego dokumentu nie mają w rękach. Zgadza się, bo gdyby taki dokument mieli, dokument ten zostałby przez stronę niemiecką już dawno pokazany, położony na stół, a tak wygląda to tylko na zaklinanie rzeczywistości przez stronę niemiecką. Panie mecenasie, dzisiejsza rozprawa, chociaż o słowo komentarza poprosimy, oczywiście rozprawa, która dotyczy pana ministra, byłego ministra, pana ministra Arabskiego. Dzisiaj stąd pytał, czy podtrzymujemy nasz wniosek co do przesłuchania w charakterze świadka pana Donalda Tuska, byłego premiera Rzeczypospolitej. Ten wniosek został przez nas podtrzymany i mam nadzieję, że sąd okręgowy w Warszawie nie przestarzy się własnej odwagi, bo myślę, że w tej sprawie pan Donald Tusk na pewno będzie miał wiele do powiedzenia i uważam, że powinien zostać przesłuchany tutaj jako świadek w procesie przeciwko Tomaszowi Arabskiemu.
Tak, przypomnijmy słuchaczom Radia Maryja, czego sprawa dotyczy, abyśmy także ten właściwy kontekst mieli przed swoimi oczyma. Sprawa toczy się w sądzie okresowym w Warszawie w sprawie niedopełnienia obowiązków przez urzędników państwowych. Dotyczy konkretnie organizacji lotów do Smoleńska zarówno 7 jak i 10 kwietnia 2010 roku. Panie mecenasie, dziękuję za ten komentarz i bardzo gorąco pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, życzę. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem mecenasem Stefanem Hamburą. Przed nami już za chwilę kolejny temat. Pracach dotyczących dyrektywy o delegowaniu pracowników. Z
niepokojem obserwujemy tendencję do podważania fundamentów Unii, jakimi są cztery swobody jednolitego rynku. Uważamy, że te swobody, w szczególności swoboda świadczenia usług, wymagają większej ochrony. Liczymy, że w kwestii rewizji dyrektywy w sprawie delegowania pracowników uda się osiągnąć, także dzięki zaangażowaniu prezydencji estońskiej, kompromis uwzględniający interesy przedsiębiorców z naszego regionu. Polska pozostaje aktywna w toczących się pracach. Wraz z krajami Grupy Wyszehradzkiej podjęliśmy starania na rzecz wypracowania rozwiązań odpowiadających z jednej strony na oczekiwania tych państw, które postulują wzmocnienie mechanizmów zwalczania ewentualnych nadużyć w obszarze delegowania, a z drugiej natomiast mają na celu zabezpieczenie przedsiębiorców przed nadmiernymi obciążeniami administracyjnymi i związanymi z tym kosztami. Przedstawiłam to stanowisko również panom premierom. Wspólnie będziemy dążyć do zagwarantowania przejrzystości i łatwego stosowania nowych reguł. Niezmiennie jednym z priorytetów pozostaje sektor transportu drogowego. Opowiadamy się za jego jak najszerszym wyłączeniem spod reguł delegowania pracowników ze względu na szczególny charakter operacji transportowych. Nie zgodzimy się na wprowadzenie zasad, które w praktyce oznaczały wyeliminowanie ze wspólnego rynku przewoźników z państw naszego regionu. Przedmiotem naszej wspólnej uwagi jest wschodnie sąsiedztwo Unii Europejskiej. Rozmawialiśmy dziś Litwa, Łotwa i Estonia. Jak ktoś nie wierzy w trójkę, to niech wierzy w Litwę, Łotwę i Estonię. Partnerstwu trzeba nadać sprecyzowaną wizję polityczną i konkretne cele do osiągnięcia w najbliższej przyszłości. Szczególnie ważne jest teraz zarówno zapewnienie Europie bezpieczeństwa, jak i rozwoju gospodarczego. Podzielamy pogląd, że wzrost konkurencyjności wymaga budowy otwartej, innowacyjnej gospodarki przy jednoczesnym usuwaniu barier na jednolitym rynku. Liczymy na to, że Litwa, Łotwa i Estonia. Estońską podnoszone i dyskusja nad nim cieszy się sukcesem. Rozmawialiśmy również o kolejnej perspektywie finansowej po 2020 roku. Wymieniliśmy uwagi na ten temat i mogę również przekazać, że i w tym zakresie nasze stanowiska są spójne. Jeszcze raz chciałam bardzo serdecznie podziękować panom premierom za obecność. Polska jest otwarta na współpracę w ramach tego formatu, którego dzisiaj rozmowy kontynuowaliśmy z Tallina i mam nadzieję, wyraziłam taką nadzieję, że wkrótce ponownie spotkamy się, żeby przedyskutować ważne sprawy dla naszego regionu. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, było to wystąpienie premiera polskiego rządu, pani premier Beaty Szydło, podczas spotkania z szefami rządów Litwy, Łotwy i Estonii. Kończymy audycję Aktualności Dnia. Polsko ma mi przepadnie. Także zawsze z nami proszę być, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro. Koncita, Barbie Baby Langstrom Extra. U nas najciekawiej. Najciekawiej, proszę Państwa. U nas jest najciekawiej. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak była, żyła kiedyś, proszę Państwa, Nirmala Devi. Ona też jako ta filozofka hinduska połączyła wszystko, ale w umiejętny sposób, co zamen do kupy na glans. No to nie było coś takiego, jak Konstantyn Wielki uczynił w roku 325 naszej ery, IV wiek. Europejski Bank Inwestycyjny przeznaczy prawie miliard euro na strategiczne inwestycje w polskim sektorze energetyki i nauki. Podczas odbywającego się w Krynicy 27. Forum Ekonomicznego odbędzie się uroczystość podpisania umów w tej sprawie. Wezmą w nim udział wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Wasil Chudak oraz prezes Energi Daniel Obajtek. Spółka Energa podpisze z EBI umowę w sprawie finansowania, która stanowi podstawę do przeprowadzenia emisji obligacji hybrydowych na kwotę 250
10 milionów euro. Pieniądze w ramach tak zwanego planu Junckera będą przeznaczone na modernizację sieci dystrybucyjnej. Inwestycje w tym segmencie mają zwiększyć bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej przy jednoczesnym ograniczeniu strat sieci i poprawie jakości obsługi. Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński podkreślił, że jest to innowacyjny, długoterminowy sposób finansowania. Forma finansowania jest tutaj bardzo specyficzna, bo są to obligacje hybrydowe, po raz pierwszy wykorzystywane i w Polsce, i pierwszy raz przez EGI w grudniu zeszłego roku w przypadku firmy Tauro. Są one o tyle ważnym instrumentem, że nie tylko pozwalają na zwrot tego finansowania w długim okresie czasu, ale one nie wchodzą w zadłużenie spółki, czyli wskaźnik zadłużenia nie bierze pod uwagę finansowania, ale co również, że są traktowane jako taki instrument kwazikapitałowy, co ma bardzo duże znaczenie dla takich dużych podmiotów gospodarczych. Poza tym w Krynicy zostanie zawarta druga umowa, która zakłada wsparcie dla polskiej nauki. Są to kredyty europejskiego funduszu inwestycyjnego, które obiewają na kwotę 730 milionów euro. A co bardzo za 12. Forum Ekonomiczne Młodych Liderów. Gościem specjalnym wydarzenia będą premier Beata Szydło oraz prezydent Republiki Macedonii Gheorghe Ivanov. Uczestnicy obrad mają rozmawiać na temat wizji i pomysłów dotyczących reformowania Unii Europejskiej. W trakcie sesji otwierającej obrady, która odbyła się przed południem, wiceprezydent Nowego Sącza Wojciech Piech zwracał uwagę na wyzwania, przed którymi staje Unia Europejska. Wśród nich wymienił kryzys gospodarczy czy napływ migrantów, ale też kwestie wewnętrzne. Opóźniający się efekt ożywienia gospodarczego, narastająca frustracja w pewnych środowiskach, narastające nastroje antyeuropejskie, kryzys solidarności europejskiej, to są wszystko wyzwania, przed którymi stajemy. Wydaje się, że elity europejskie w obecnym wydaniu mają pewną trudność w sprostaniu tym wyzwaniom i stąd ogromna nadzieja wiązana z waszym pokoleniem. Forum Ekonomiczne Młodych Liderów organizowane jest regularnie od 2006 roku. Jest to jedno z największych wydarzeń międzynarodowych adresowanych do młodego pokolenia. Nowosądeckie forum potrwa do czwartku. Państwowa Straż Pożarna otrzyma prawie 1 000 000 000 zł na modernizację. Zwiększone mają być także dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Poinformował o tym WGNZ, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Wprowadził funkcjonariuszy, którzy brali udział w akcji ratowniczej po przejściu nawałnic w Rędu też medale. Na konferencji prasowej szef MSWiA powiedział, że jego zadaniem jest zapewnienie służbom właściwych warunków. W tym kontekście wskazał na wsparcie, jakie otrzymają strażacy z programu modernizacji służb mundurowych. W ramach tego programu Straż Pożarna zostanie wzmocniona kwotą prawie 1 000 000 zł, przeznaczony na sprzęt, na nowoczesny sprzęt, który zapewni możliwość skutecznego działania strażakom pożarnym. Chcę podkreślić, że nie zapominamy o ochotnikach, których udział w akcjach ratowniczych jest bardzo ważny. Już w tym roku zwiększyliśmy dotacje dla ochotniczych straży pożarnych do 124 milionów złotych, a w ramach programu modernizacji służb mundurowych do ochotniczych straży pożarnych trafi 500 000 000 zł. Minister podziękował strażakom za ich dotychczasową pracę oraz za to, że można na nich polegać. W połowie sierpnia widoczne było ich intensywne zaangażowanie w akcjach ratunkowych i usuwaniu skutków nawałnic, jakie przeszły nad Polską. Policja ostrzega przed osobami oszukującymi na wnuczkę i na policjanta. W ostatnim czasie ich aktywność znów narasta. Ale to trzeba mieć sztupet. Nie bać się, bo to wiesz, ta policjanta, policja zobaczy, to od razu zobaczy, że to coś nie to. Każde podejrzane działanie powinno zostać zgłoszone policji. W samym tylko Jastrzębiu Zdroju. Tak. Oszustów padło 6 seniorów, mówi rzecznik tamtejszej komendy policji, młodszy. Tak. W ostatnich 2 tygodniach praktycznie codziennie zgłaszają się do nas osoby starsze, które zgłaszają nam usiłowanie takich oszustw. Niestety w 6 przypadkach osoby starsze już przekazują mieszkańcy naszego miasta to kwoty w wysokości 30 000, 40 000, 5 000 zł. Dlatego apelujemy o ostrożność. Każdy, kto zechce się podawać, dała się oszukać, babcia.
Babcia Fecia straciła cały majątek swój. Inna wnuczka dała się oszukać, babcia Fecia. Babcia Fecia, cały majątek. W gruzach bogera twarz. Czy nawet numer odznaki, po czym przekonuje starsze osoby, że ich pieniądze pomogą w schwytaniu przestępców. Inni oszuści najpierw wykonują telefon, podając się za wnuczkę. Zmieniony głos tłumaczą na przykład chorobą i proszą o pożyczenie dużej sumy pieniędzy. A proces króla mafii wnuczkowej kontynuowany jest dziś przed Sądem Okręgowym w Poznaniu. Chodzi o Arkadiusza Eł, pseudonim Hoss. Mężczyznę oskarżono o wyłudzanie pieniędzy i kosztowności w Niemczech, Szwajcarii i Luksemburgu. Według prokuratury Arkadiusz Eł jest pomysłodawcą oszustw na wnuczka. Jego proces ruszył w czerwcu. Wcześniej nie mógł się rozpocząć, między innymi z powodu niestawiennictwa Hossa. Były to wiadomości w Radiu Maryja. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych podejmiemy temat... Hoze, no to będą spodnie po niemiecku. Naszymi gośćmi będą pan doktor Grzegorz Osiński oraz wykładowcy i studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. No ja. Początek rozmów o godzinie 18.15. Natomiast w audycji dla małżonków i rodziców podejmiemy rodzice też chodzą do szkoły. Naszymi gośćmi będą państwo Agnieszka i Jan Maria Jackowski. Dobra, tej audycji o godzinie 21.30. Zamknięte tam jest? Zamknięte? Aha, dobra. Dobra. Dnia, o, dzień dobry, dzień dobry. Spotykamy się w Kaliszu na naszej wspólnej modlitwie w intencji rodzin i obrony życia poczętego. Jedzie, a to z racji 12. Ogólnopolskiej pielgrzymki rodziny Radia Maryja do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. Hasło naszej pielgrzymki: zróbmy milowy krok ku pełnej ochronie życia człowieka. Potrzebne jest jeszcze raz nasze tak dla życia. Święty Józefie, twoją wiedzę zawierzamy życie każdego człowieka. O godzinie 16 koncert zespołu muzyki sakralnej Lumen. O 17.00 zaplanowaliśmy za rodzinę w intencji obrony życia. O 17.30 konferencja na temat posłuchaj rodziców, których szczęściem są ich dzieci pomimo choroby. O godzinie 18.00 msza święta, której przewodniczą będzie jego ekscelencja ksiądz biskup Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej, przewodniczący Rady do Spraw Apostolstwa Świeckiego przy konferencji Episkopatu Polski. Podczas naszej pielgrzymki w Kaliszu będzie można złożyć podpis ją pod doprowadziła ta budyńska do śmierci nienaturalne. Pamiętajmy o naszym PESEL-u. Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania i modlitwy. Początek transmisji na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 16.30. Także proszę Państwa, Radio Tok FM, Eurokonci, Tabardi, Baby Langstrom Extra.